Z pięknymi, kolorowymi kwiatami i ptakami. Jest to książka, którą napisała pani Ewa Szadyn pod tytułem Rok pozytywnych myśli czarownicy Ewki. Może najpierw kilka słów na temat samej autorki. Kiedy ją poznałam, nie wierzyłam własnym oczom. Jest bardzo drobna, niziutka, a przy tym jest tak pozytywnie zakręcona, jest tak ciepłą osobą, a przy tym ma tak ciekawe życie, że ja naprawdę byłam zaskoczona. Przede wszystkim prowadzi stadninę koni, prowadzi naukę jazdy konnej, dodatkowo organizuje dla dzieci wakacje z jazdą konną. I mimo, że ma czwórkę dzieci, nie ma męża, sama rozwiązuje wszystkie problemy, zawsze z każdej sytuacji szuka rozwiązań, a nie siedzi i nie płacze nad rozlanym mlekiem. A przy tym nawet z tej najgorszej sytuacji potrafi wyciągnąć same pozytywne strony i czerpać naukę z tego, co ją w życiu spotkało. Sama książka to jest 365 historii na 365 dni w roku. To są historie z jej własnego życia, bardzo ciekawe, z czasów PRL-u, jej wyjazdów za granicę, podczas studiów, pracy w stadninach, między innymi też w Janowie. I każdą swoją historię kończę taką złotą myślą, a dla innych, bazując na własnym doświadczeniu, mówi innym ludziom, jak nawet z tej złej sytuacji wyciągnąć coś pozytywnego. Serdecznie, gorąco polecam, bo książka naprawdę jest pozytywnie zakręcona i aż chce się ją czytać.